zwłaszcza na ten święty, błogosławiony czas czuwania modlitewnego dziś i jutrzejszej Eucharystii. Czuwajmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pakowska, także tak, mamy księżyc, mamy ogród, mamy mnóstwo zakamarków i różnych nieoczywistych prac. I mamy 7 dni na to, aby spotkać się z turystami, z artystami, z osobami we Wrocławiu, którzy mam nadzieję, że nas odwiedzą. Jest też tymczasowe kino. Jeszcze trzecie piętro. Trzecie piętro to bardziej sproblematyzowana wystawa o charakterze dokumentalnym w dużej mierze. Zatytułowaliśmy ją Z nadmorza. Jest tam kilka nowych realizacji, bo wielu artystów pracowało jako wolontariusze w obozach dla uchodźców tymczasowych, więc mamy kilka rejestracji. Mamy gazetę ze zdjęciami Maćka Moskwy, fotoreportera, spotkanie z Maćkiem. Radio obrotowe, czwartek, proszę Państwa, radio przesuwające się. Książkę Sura, więc będzie też o niej opowiadał. Poza tym na tym piętrze zobaczymy realizację Julity Wójcik, wspaniały bunkier, Piotra Skibę z Wrocławia, Huberta Czerepoka z Wrocławia, najnowsza realizacja Honoraty Martin, Jacka Niegody, Tomek Kopcewicz, Michał Szlaga, którzy również będą pływali przez 4 dni kajakiem po rzekach wrocławskich, ponieważ realizują od kilku lat projekt Odysea. Zresztą to powinno być słuchaczom Trójki już znane. Tak, powiedzcie na zakończenie, gdzie w sieci Was można znaleźć? To znaczy, na jaką stronę wejść albo na jaki profil, żeby zapoznać się z listą tych wydarzeń, bo ona jest niezwykle bogata. Szczerze mówiąc, teraz na naszego bloga nie wrzucamy za wiele, bo montujemy wystawę, ale nasz blog to znajomiznadmorzawro.blogspot.com. Jesteśmy też na koalicjamiast.wroclaw2016. Czyli Wrocław, europejską stolicą kultury. Dobrze, a w gazecie, która się ukazała... A tu w Warszawie, w tej żebracznicy, Państwo zobaczą wielkie... Coś się rusza wciąż. Na pierwszej stronie jest rozmowa z Wami, którą przeprowadzili szaleńcy z Make Life Harder. I tutaj znalazłem taką wypowiedź, właściwie Ania Witkowska i Sylwester Gałuszka byli naszymi gośćmi. Bardzo kamienica dzisiaj będzie taka we Wrocławiu, to daleko, trzymamy cholera. Kciuki. A my słyszymy się po 13 i wtedy opowiemy o... Anglo. No właśnie, o telenoweli, które powstają. Ameryka, Białystok, daleko, wszystko co bo to jest kultura, bardzo ciekawa wszystko sytuacja. To sztuka, to daleko, daleko. Godzinie do usłyszenia. Daleko stąd, daleko z Warszawy. Daleko z Warszawy. Barabas, co do którego była wcześniej ta cała, całe to zamieszanie. I w jakiegoś takiego dziwnego powodu do niego strzela. On mówi takie dziwne zdanie, ile pamiętam, że... Słońce. Ten Arab blokował mu dostęp do cienia. W ogóle takie, czyli właśnie, jest... właśnie można było tak powiedzieć, że właśnie tam mogło dojść do tego... Do tej bijatyki, prawda? Ten Arab miał nóż w kieszeni i właśnie ten nóż w końcu wyjął. Mercer go zabija, ale strzela do niego potem jeszcze czterokrotnie. Właściwie bez sensu. Właściwie tak jakby potwierdza to swoje okrucieństwo. I to koniec. I druga część powieści dzieje się w więzieniu. Mamy przesłuchania. I tutaj widać bardzo wyraźnie, o co właściwie chodzi Kamisowi. I tu sądem jest w zasadzie całe społeczeństwo. Całe społeczeństwo. I tutaj pokazany jest właśnie tak. Po pierwsze jest pokazany ten absurd, o którym mówiłem wcześniej, prawda? To znaczy, to jest tak, że Meursault jest takim człowiekiem absurdu. To jest jakby ta istota rzeczy. Jak zaczynamy tę powieść czytać... Pary oszustystyczne. No człowiek może być absurdem, ale to wyraźnie, pozostawia po sobie ślad. Oczywiście istotą rzeczy jest absurd. Ślad. Jest absurd świata, który powoduje, że człowiek jest z niego całkowicie wyobcowany. Ale czy zwolniono odpowiedzialności? No to właśnie. Meursault jest pokazany jako właśnie taka istota wegetatywna, ale która rozumie... No ma rozum, ma rozum. Przede wszystkim odczuwać swoją śmiertelność. No to wtedy zaczyna się dramat. Wtedy zaczyna się dramat, zaczyna się to wyobcowanie, zaczyna się to poczucie obcości, zaczyna się właśnie ten absurd. Ten absurd, który jest istotą właściwie tej powieści. A nie myślisz, bo gdyby na przykład, to jest też na osobne rozważanie, ale gdyby
też odnaleźć taki kontekst, jak rozważania Hanny Arendt o banalności zła, prawda? O tym, to też jest coś takiego. Wszystkie jego czyny są takie w zasadzie, no właśnie zbanalizowane. No, nie ma poczucia tak, tragiczności tych wydarzeń. Bo one są darte. Papieros, kawa z mlekiem, a to pójdę na obiad, bo mi się nie chce. Tu mi stanął na drodze do cienia, no to go zabiłem. To wszystko darte jest właśnie z tej refleksji, z tego, jak my te fakty, jak my te zdarzenia widzimy. Cierpienie, śmierć, zestawione z pragnieniem życia i potrzebą szczęścia, prowadzą do uświadomienia właśnie tej fundamentalnej sprzeczności, czyli poczucia absurdu. To jest istota bycia absurdalnym. Prawda? To myślenie absurdalne jest takim myśleniem nielogicznym. To jest właśnie zanegowanie logiczności wszelkiej. Tak. Ale też i moralności, prawda? No bo absurd stawia cię poza kategoriami takimi. Tak, tutaj absolutnie nie ma sensu twierdzenie, że Berceau jest niemoralny, czy Merceau jest taki, czy inny. On właściwie jakby żyje jakby poza tymi wszystkimi kategoriami. A kim jest ten obcy? No właśnie. Jak myślisz? To jest tak, że skoro, prawda, absurd to jest taka niezgodność pomiędzy człowiekiem a jego życiem, pomiędzy aktorem a tą dekoracją, czyli właściwie obcy, czyli ten, który jakby osiągnął ten stan zero, czyli ma świadomość absurdalności świata. On do tego świata absolutnie nie przystaje, zostaje z tego świata wygnany. On jest jakby, znaczy, wykluczony. Oczywiście, czyli nie jest, nie chodzi prawdopodobnie Camusowi o to, żeby pokazać Merceau'a jako zwierzę takie bezwzględne, prawda? Jako taką istotę, która gotowa, jak psychopatę, który tam zabija bez powodu, zimny, bezrefleksyjny, tylko właśnie pokazuje go jako tego, który no, znajduje się w tym stanie zero. W tym stanie zero, czyli jakby ma poczucie tego absurdu. I to poczucie absurdu narasta w momencie, kiedy on dowiaduje się w sądzie, jak jego zachowania zostają odbierane. A to, że jest, że nie kocha matki, prawda? Że nie kocha matki, to zdanie jest zresztą z tą matką, poświęcone matce jest niezwykle istotne. W jakimś miejscu innym w notatkach Camus pisze tak. W naszym społeczeństwie ten, kto nie płacze na pogrzebie matki, ryzykuje, że zostanie skazany na śmierć. A więc trzeba przyjmować... Po co dalej te filozofie ciągnąć, głupie? Merceau opowiada się po stronie prawdy. Nie płacze, bo nie jest smutny, prawda? Albo ten jego smutek łez nie powoduje. Nie zachowuje się, nie wyraża skruchy po zabiciu tego Araba. Wcześniej jeszcze... ten wszyscy jesteśmy obcy, bo to no właśnie, społeczeństwa też oczywiście, nie oczywiście, no bo tutaj istota rzeczy to pewnie tkwi w tym, że bo tu Camus nie zostawia tego tak jednoznacznie. Tak, że to poczucie absurdu, o którym mówię, to jest ten rozdźwięk między tym, jaki świat jest w rzeczywistości, a tym, co stanowi o takiej ludzkiej wizji tego świata. Czyli można powiedzieć tak, że ten rozdźwięk to jest rozdźwięk między tym, jaki jest, a tym, jaki nam się jawi ten świat. Tym ludziom jawi się taki, prawda? Natomiast Merceau, opowiadający się po stronie prawdy i właśnie tego takiej bezwzględności tej prawdy, no nie udaje rozpaczy, nie udaje, że może kocha Marię. No być może. Zakłamanego, prawda? Społeczeństwa, które żyje pozorami, płacze, nie dlatego, że jest wzruszony. Bardzo to jest trudne wszystko, no bo tutaj jest to druga takie Biblia, rzeczywiście to trudne do rozstrzygnięcia. Być ta człowiekiem pierwszej klasy, pierwszej kategorii, niż by udawać, a Biblię do śmietnika wyrzucać. Nie, pewien sprzeciw, zdecydowany sprzeciw. Opowiadam się często po stronie tych płaczących. Linijnym, no, bezpośrednio mieć kontakt z Bogiem Jahwe, niż by być osobą wykluczoną, która może sama siebie wykluczyła, bo i to odcinają jest gałąź, na której no, no właśnie, a drugie pytanie do społeczeństwa to jest takie, jak my tak naprawdę jakby próbujemy tego innego zrozumieć. W ogóle nie próbujemy, prawda? Skoro jest inny, to znaczy, że jest gorszy, to znaczy, można mu przypisać wszystko. Albo chcemy go skazać na a no i właśnie, prawda? Czyli ta inność okazuje się być czymś, co bezwarunkowo skazuje taką osobę na wykluczenie, co no mówię, że sami w tym sensie mówiłem o tym, że ta powieść gałąź,
Tak, na której jakby, siedzą. Współczesność apeluje o ten problem inności, problem właśnie tego innego, jako który ten punkt przychodzi. Tak, internetowy, może dojść wszędzie, może... Ja to wysłałam na e-mailu mogę... wiadomość i już zadziałało. A dzisiaj radio mówi o donosach. To jest ten niepokój, donosa, który jest wielkim niepokojem, o czym mówiliśmy ostatnio przy okazji. Pobiegu doniósł. A tutaj można na e-mailu poszło, przeszło, że Jadwiga Grabowska tutaj nie mieszka, a was nabrała, was oszukała, aby dostać zasiłek. 602 zł. Jako głupia poszła w padalce, myśląc, że nowy zasiłek dostanie. Jako kolejny, to samo nazwisko nie dostanie, ale ona głupia. Domowej biblioteki. Że tu chodzi też o zobowiązania, że człowiek, który gdzieś mieszka, to jakieś zobowiązania ma względem osób, prawda? No. A ona bez zobowiązań, tak jak to Genia mówiła, bez zobowiązań. Proszę Państwa, Genia tak mówiła, chciała doczekać tego królestwa i ukarania złych. Nawet ta Jadwiga Grabowska też nie chodzi do swojego kościoła, bo po co? A gdy ja tu puszczam stację, Radia Maryja, to ona się zaczyna wściekać, oczywiście listą von Lipski, zaczyna tej von Lipski usługiwać jako służebnica, która śpi na podłodze, ale zaczyna usługiwać, ale jedna i druga nie chce słuchać mszy. No, jedna i druga nie chce słuchać, bo tu coś ksiądz Rydzyk nadaje, czy z Radia Józef, czy... A ja wiem, że to są moherowe, puszczam to. To jest taki papierek lakmusowy. Jak to działa? Czy bezpośrednio, czy odwrotnie? No to więc osoba, która chce udać ateistkę, która chce udać nowoczesną osobę, to ona będzie... przeciwna Rydzykowi, przeciwna mszom, przeciwna Kościołowi, Ojcze, wszystkim tym rzeczom, w których od dziecka była, siedziała, żyła w tym, była. No. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, radio to FM Euro, Kończyka, Barbie, Baby, Langstrom, jako my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wieś nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Makryna Mieczysławska i Von Lipski. Pary oszusty styczne. Bardzo ciekawy jest to program, który mobilizuje nasz umysł, mobilizuje nasz mózg. Żebyśmy się troszeczkę zastanowili, gdzie my jesteśmy, co my robimy, jacy zli jesteśmy, co mamy do poprawienia. No wszystko to, co napisane w ogóle w Biblii, jest po to, abyśmy... I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Niech to wszystko dla przykładu. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Pary oszustów, potem oni się zastanawiają, a dlaczego to Bóg ich opuścił, a czy to trzęsienie ziemi, czy te nieszczęścia, to one świadczą o tym, gdzie to jest Bóg, że ten Bóg nie jest, że ten Bóg opuścił, że tego Boga nie ma, co to się stało w ogóle. Proszę Państwa, jak Państwo myślicie? A dzisiaj też o tym wieżowcu mówili, prawda? Który runął, bo samolot w niego. No. Co robi Bóg w ogóle? Jaki jest ten Bóg? Czy pary oszustystyczne chcą, proszę Państwa, ten temat zgłębiać, kontynuować, głosić? Co chcą pary oszustystyczne? Tutaj mamy też odbicie rzeczywistości, co wyobrażał przybytek, proszę Państwa. Ołtarz, gotowość Boga wyobrażał do przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa, Hebrajczyków, 13 rozdział, wersety 10 do 12. Czyli to nie jacyś papieże, tylko Jezus Chrystus i ofiara, bo bez ofiary Jezusa Chrystusa nie ma żadnej nadziei na życie. Arcykapłan Jezus. Arcykapłanem to nie był człowiek, to nie chodziło o człowieka, że ten arcykapłan, który kiedyś był, symbolizował proroczo Jezusa Chrystusa. Jezus Hebrajczyków 9 rozdział, werset 11, czytaj. Miejsce święte, stan Jezusa jako zrodzonego z Ducha Syna Bożego. Zasłona, miejsce najświętsze. Proszę Państwa, co to wszystko znaczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Błogosławionaś ty między niewiastami
i błogosławiony owód żywota miejsce Twojego święty, stan Jezusa jako zrodzonego z Ducha Syna Bożego, Mateusza 3 rozdział, werset 16-17, Rzymian 8 rozdział, werset 14-17, Hebrajczyków 5 rozdział, werset 4-6. Zasłona, czym była ta zasłona? Człowiecze, ciało Jezusa. Pary oczu błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Człowiecze, ciało Jezusa, bariera oddzielająca życie ziemskie od niebieskiego. 1 Koryntian 15:44-50, Hebrajczyków 6:19-20, Hebrajczyków 10:19-20, miejsce najświętsze, niebo Hebrajczyków 9:24. Arcykapłan przechodził za... Proszę Państwa, jeżeli jesteśmy tu w miejscu świętym, arcykapłan przechodził za zasłonę oddzielającą miejsce święte od najświętszego jeszcze. Po zmartwychwstaniu Jezus niejako przeszedł za zasłonę. Wstąpił do nieba, żeby się teraz na naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga. W miejscu najświętszym arcykapłan kropił krwią zwierzęcia ofiarnego przed Arką Przymierza na Pońska 16-12. Przedstawiając Jehowie wartość tej przelanej krwi, Jezus dokonał rzeczywistego przebłagania za nasze grzechy. Czytaj Hebrajczyków 9:12-24, 1 Piotra 3:21. Odbicie rzeczywistości. Co wyobrażał przybytek? Że ta świątynia, to po co ona była? Ta świątynia, ona wyobrażała coś na nasze czasy. A ta cielesna już po prostu nie istnieje. I po co to wszystko? Ku Tobie i z Tobą. Ku Tobie, który siedzisz po prawicy Ojca, ale z Tobą, który żyjesz wśród nas w Eucharystii. A my z Tobą i w Tobie stanowimy. Nie ma żadnych teatrów u Pana Boga, żadnych mszy, ani przeistoczeń, transubstancjacji. Nie ma. Transubstancjacja jako taka, to wiecie Państwo, co to jest. Pogańskie pochodzenie. Tu mamy chrzest, jako Mieszko I przyjął chrzest w roku 966 przez zanurzenie w wodzie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Imię Boże Jehowa, to omawiałyśmy to w egipskiej świątyni. Proszę też. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc. I co, i po co to było to? Klepać to wszystko. Po co to było to? Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panu z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz się gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Nina z małżonkiem Antonim z Nowego Sącza. Szczęść Boże! Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światu patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwo obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Ociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy, oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Myśl, czasy, wojna, wszystko, co tylko ta dzikość barbarzyńskich skojarzeń, wprost poza hierarchiami, poza porządkiem, i tego też życzymy w naszym życiu codziennym,
bądźmy barbarzyńcami. Tak jest, o tak, pięknie powiedziałeś. Bądźmy barbarzyńcami. Dziękuję Ci za tę rozmowę, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Za tydzień dodaliśmy do naszej biblioteki barbarzyńca w ogrodzie Zbigniew Herbert. Do usłyszenia za tydzień, do widzenia. Do widzenia. Wiadomości RDC, Natalia Gorzelnik, zapraszam. Papież Franciszek zwrócił się do duchownych i zapytał, jak wyglądają karty księgi każdego z Was. Potem o pomyśle Ministerstwa Rozwoju. Do końca przyszłego roku bezgotówkowe płatności w każdym urzędzie. Na koniec dobra informacja dla mazowieckich rowerzystów. Pod Warszawą ma powstać 36 km ścieżek rowerowych.